Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać purchawkę oczkowatą. Różne stadium. Tu macie takie dwa owocniki, żeby Wam pokazać, jakie one są duże, to spójrzcie na moją dłoń. Także kawał purchawki jest. Jest purchawką jadalną. Możecie ją spotkać na takich łąkach. Ja ją zazwyczaj spotykam. Zobaczcie, takie łąki. Możecie ją spotkać na takich właśnie łąkach. Ona jest purchawką jadalną. Można ją spokojnie jeść, pod warunkiem, że jest biała w środku. Zobaczcie teraz, jak wyglądają te owocniki. Mają taki trzon zawężony i potem są szerokie i zazwyczaj płaskie u góry. Przeważnie płaskie. No ta akurat jest troszkę półkulista, ale zazwyczaj one są płaskie. Ale to nie jest taka super reguła. Tu macie owocnik już, który jest dojrzały. Widzicie, pęknął. Zrobił się już ciemny, brązowy. Wysypuje się z niej zarodniki. A tutaj macie owocniki, które najprawdopodobniej będą się nadawały do zbioru, tylko zobaczymy, jak wyglądają w przekroju. Jak widzicie, owocniki w przekroju są białe, więc spokojnie można je zabrać, więc sobie je zabiorę. U mnie w mieście no nie jest jakoś specjalnie trudno je spotkać. W kilku miejscach je spotykam. Nie wiem, jak to jest u Was. Gorzej mam z czaśnicą olbrzymią, ale i na nią też przyjdzie pora. Chociaż mam już miejsce, gdzie ona występuje w Jaworze. No, tutaj może się jeszcze zbliżej pokażę Wam, jak ona wygląda od góry. O. Zobaczcie, teraz fajnie widać te stożki. One się otwierają, pękają, też rozsiewają zarodniki. A druga warstwa z zarodnikami jest w środku. Taki ciekawy grzybek. Jednym smakuje, innym nie smakuje. Jeszcze powiedziawszy, jeszcze nie próbowałem, a chętnie spróbuję podsmażone na patelni. Można je ewentualnie, jeżeli są białe, można je suszyć, można je właśnie obrabiać termicznie, czyli smażyć. Dość ładny, ciekawy grzybek. A już z ciemnym środkiem, z zielonym, takie jak tutaj, to naprawdę nie zbieramy. No, to będę kończył. Myślę, że pokazałem Wam i stanowisko, i grzybka w środku. Oraz dokładnie jaki ma kształt i strukturę na sobie. Myślę, że będzie ok. Już jest 19, więc trochę ciemno, to tak widać, jak widać. Dobra, kończę. Do usłyszenia. Cześć, pa.